czasie zimowych bali i zabaw w londyńskim towarzystwie mówiło się wiele o dziwacznym szlachcicu, głównie z powodu jego osobliwego charakteru. O jego życiu rozpowszechniano najprzeróżniejsze historie. Pośród zrozumiałego przy takich okazjach nastroju wesołości i swobody pozostawał on przeważnie powściągliwy, pozornie niezainteresowany zwyczajowymi przyjemnościami. Jednak spojrzenie jego szarych, zimnym blaskiem błyszczących oczu powodował nawet u najodważniejszych pewne niewytłumaczalne odrętwienie, które tłumiło każdą naturalną wesołość. Na twarzach pojawiało się uczucie niepewności i przejmujący dreszcz grozy przebiegał zebranych. Ponieważ jednak był to człowiek o miłej powierzchowności i nienagannych manierach, ten pełen tajemniczości fluid nadawał mu w znudzonym szlacheckim świadku Anglii siłę, która przyciągała jak magnes. Właśnie z powodu owej osobliwej cechy zapraszany bywał do najlepszych domów. Tak, radowano się, widząc wokół siebie postać, która podsycała wybujałą fantazję. Szczególnie żeńska część towarzystwa wyróżniała go zainteresowaniem, które kwitował obojętnością urodzonego dworzanina. Jednak nie trudno było zauważyć, że jego kompletny w stosunku do tych dam, które rościły sobie prawo do pierwszeństwa i zaszczytów, czy to z powodu próżności, pychy, czy też obycia w świecie, zawierały wyraźnie ironiczne zabarwienie, podczas gdy wyróżniające się swą skromnością, cnotą i niewinnością młode dziewczęta obdarzał uprzedzającą grzecznością i godną uwagi delikatnością. Pewnego razu wydarzył się epizod, który omal nie doprowadził do skandalu i utwierdził ludzi w przekonaniu, że postępowaniu szlachcica przyświeca pewien ukryty cel. Między zaproszonymi gośćmi znalazła się kiedyś żona pewnego barona, która jedynie przez swoje małżeństwo uzyskała wstęp do uprzywilejowanych kręgów. Lubiła kierować poglądami i gustami słuchaczy i nie było nikogo, kto mógłby się z nią równać w sztuce opowiadania frywolnych dowcipów. Ponieważ jak dotąd starania jej nie wywołały żadnej zauważalnej reakcji, a tym bardziej oznak spodziewanej namiętności ze strony tajemniczego przybysza, poczuła nieodparte pragnienie, aby dotychczas niedostępnego jej mężczyznę opleść siecią swoich zmysłowych wdzięków, roztaczanych ze zręcznością kurtyzany. Wchodziła mu w drogę i próbowała wszelkimi sposobami, nawet najbardziej śmiałymi, ściągnąć na siebie jego uwagę. Wszystko nadaremnie. Jej natrętna kokieteria nie osiągała najmniejszego skutku. Gdy poniosła klęskę, poczęła rozgłaszać najbardziej haniebne oszczerstwa i zniesławiające plotki o nieuległym szlachcicu. Mniej więcej w tym samym czasie przybył do Londynu młodzieniec o nazwisku Aubrey. Po rodzicach, którzy zmarli, gdy był jeszcze dzieckiem, odziedziczył wraz z siostrą ogromny majątek. Rozporządzali nim jak dotąd dwaj opiekunowie posiadający pełnomocnictwo, od dawna związani z rodziną. Aubrey otrzymał doskonałe wychowanie. Wpłynęło ono bardziej na jego wyobraźnię niż na wiedzę. Wzrastał pełen romantycznych uczuć dla wszystkiego, co piękne i szlachetne, i żył w przekonaniu, iż wszyscy ludzie miłują cnotę. Występek według niego grał rolę w dramacie świata tylko z powodu efektów scenicznych. Jednym słowem, marzenia poetów dla niego stanowiły rzeczywistość. Ponieważ miał miłą aparycję, był bogaty i jeszcze wolny,
wstęp do wyższych sfer stał przed nim otworem. Matki zaś ubiegały się o jego łaski, myśląc o swoich córkach. Schlebiały mu swoją niezwykłą uprzejmością. Wyrobił więc sobie błędne mniemanie o własnych talentach i zasługach. Podsycano bowiem jego próżność. Ponieważ wyobraźnia jego skłonna była wszystko, co niezwykłe, traktować jako pociągającą obietnicę, a fantazja podsuwała najbardziej niemożliwe pomysły, nie zdziwiło nikogo, że osobliwe pojawienie się obcego mężczyzny było dla młodzieńca dużą atrakcją, ściągnęło na siebie jego uwagę i zafascynowało. Całkowitą niemożność bliższego poznania człowieka, który przeważnie pojawia się zatopiony w myślach, obcy i niedostępny, pogłębiało nadto pragnienie zawarcia z nim znajomości ponad ramami szarej codzienności. Nie dawało mu to spokoju, aż do chwili, kiedy dowiedział się, że Lord Ruthven, bo tak nazywał się ów tajemniczy osobnik, zamierza udać się w podróż pomimo, albo właściwie dlatego, całkowitej ruiny finansowej. Aubreyowi udało się nawiązać z nim znajomość i podczas wspólnych spacerów mógł się przekonać, że ma do czynienia z osobą, która w swoim życiu dużo widziała i niejednego doświadczyła. Skłoniło go to do podjęcia natychmiastowej decyzji. Tak dalece wpłynął na swoich opiekunów, że ci po niejakim namyśle wyrazili zgodę, aby wyruszył w podróż po krajach Europy. Podróż ta przewidziana była jako uwieńczenie lat nauki i okresu dojrzewania, jak to było w zwyczaju, dobrze urodzonych młodzieńców. Jednakowo wielkie były jego zdumienie i radość, kiedy Lord Ruthven, dowiedziawszy się o planach, zaproponował, aby razem udali się w drogę. Schlebiało mu, iż zwrócił na niego uwagę człowiek, który sprawiał wrażenie, jakby bardzo niewiele łączyło go z innymi ludźmi. Zgodził się ochoczo na jego propozycję i w kilka dni później przepłynęli wspólnie kanał La Manche. W drodze młodzian znajdował wystarczająco wiele okazji, aby studiować niezwykłą osobowość swojego towarzysza, którego zachowanie wychodziło naprzeciw jego upodobaniu do nadawania wszelkim zjawiskom osobliwego znaczenia. Tak więc obserwował u towarzysza jemu tylko właściwe, zagadkowe postępowanie. Najbardziej zaskakujące w tym wszystkim była okoliczność, że zdarzyły się rzeczy krańcowo odmienne od tych, których należało się spodziewać po wysłuchaniu krążących wśród londyńskiej szlachty opinii o charakterze lorda. Towarzysz młodzieńca okazał się na przykład niezwykle rozrzutny i hojny, lecz jego dobroczynność spotykała nie tych, którzy niezasłużenie popadli w biedę, lecz najgorszych łotrów. Włóczęzy i inne podejrzane indywidua otrzymywały z jego rąk więcej niż dość. W ogóle wszelkie podłe instynkty i zachcianki znajdowały u niego poklask. Lubieżnik zaś mógł bardziej liczyć na jego poparcie i więcej zyskać niż przykładny obywatel. Ironią losu podarki nie przynosiły obdarowanym spodziewanych korzyści, lecz pogrążały ich jeszcze bardziej w nieszczęściu, jak gdyby rzucono na nich klątwę. Zdarzały się wypadki, że ofiarowana jałmużna przyczyniała się do tego, iż osoby, o których mowa, kończyły nie tylko w głębokiej nędzy, ale nawet na szafocie. Najpierw w Brukseli, następnie w Paryżu i innych większych miastach na trasie ich podróży, lord wyszukiwał z upodobaniem salony światowego towarzystwa. Jego zainteresowania krążyły wokół gier hazardowych,
pomimo że sam nie miał natury gracza. Wręcz przeciwnie, pozornie obojętny, przyglądał się wirującym kulkom ruletki lub krupierowi rozdającemu karty. Podczas gry i zakładów nie opuszczało go szczęście, chyba że jego przeciwnikiem był jakiś sprytny oszust. Wtedy tracił więcej niż wygrywał. Tylko jego twarz, gdy przypatrywał się towarzystwu, zachowywała wciąż niezmieniony wyraz. Lecz kiedy spotykał nowicjusza lub mało roztropnego młodzieńca, wydawało się, że życzenie lorda jest rozkazem dla fortuny. Znikało pozorne niezaangażowanie, oczy jego błyszczały pożądliwie i było dla niego prawdziwą przyjemnością, kiedy mógł doprowadzić przeciwnika do ruiny. Aubrey zamierzał uzmysłowić przyjacielowi zgubne skutki jego postępowania i zabronić mu rozrywek, które unieszczęśliwiały tak wielu ludzi, choć sam lord nie czerpał z tego żadnych korzyści. Nie brał bowiem ani grosza z wygranych pieniędzy, odkładał je tylko na jakąś nieznaną okoliczność. Wkrótce udali się do Rzymu i Aubrey stracił na jakiś czas kompana z oczu. Lord obracał się bowiem w towarzystwie gromadzącym się wokół pewnej włoskiej hrabiny, podczas gdy Aubrey podziwiał pomniki antycznej kultury. Wykorzystując każdą chwilę pobytu na doskonalenie wiedzy o zabytkach, studiował pełen zapału i emocji majestatyczne resztki wiekowych wspaniałości, z których tak wiele pogrążyło się już w pyle i gruzach. Dni przemijały pospiesznie, wędrówki do miejsc godnych zwiedzania przeplatały się z dniami, w których Aubrey spisywał swe wrażenia. W ten sposób całkowicie przestała dla niego istnieć teraźniejszość i sam zatracił się zupełnie w uroku ich wielkiej historii. Z odległych wieków zawróciły go do rzeczywistości trzy listy z Anglii. Pierwszy był od jego siostry, towarzyszącej mu w podróży pełnymi trosk myślami. Dwa następne nadeszły od opiekunów. Nastawali, aby tak szybko jak to możliwe odstąpił od swego towarzysza, ponieważ dopiero teraz okazało się, że jego postępowanie podczas bytności w Londynie znajdowało się w jaskrawym przeciwieństwie do tego, co właśnie wyszło na jaw jako skutek jego działalności na szlacheckich dworach. Powściągliwość i nienaganne prowadzenie się były tylko mydlącym oczy środkiem. Rzekomy dżentelmen dysponował osobliwą, sugestywną mocą i za jej pomocą budził u tych, którzy mu zaufali, pierwotne instynkty. Wywoływał prostackie odczucia i złowrogie myśli, a to, co dobre w naturze ludzkiej, obracał w zło. Naglące ostrzeżenia przed przebiegłością i siłą zła, które od lorda pochodziło, ugruntowano wyliczeniem ongiś godnych szacunku dam, które Rudwen obdarzył uwagą, a które od czasu jego wyjazdu nie tylko straciły swój zewnętrzny urok, lecz oddawały się ponadto rozwiązłemu trybowi życia, co doprowadziło już do wielu towarzyskich skandali. Aubrey został zrazu treścią pism wprawiony w zdumienie, pomimo że większość z tych informacji uważał za towarzyskie plotki i owoc wybujałej fantazji. Nie mógł jednak nie dopatrzyć się związku między zarzutami a własnymi obserwacjami. Zdecydował się więc opuścić człowieka, którego charakter określały tak ponure cechy. Szukał jednak pretekstu, aby uwolnić się od Rudwena i jednocześnie nie stracić go całkiem z oczu. Tak, nosił się z tajemnym zamiarem, by obserwować go jeszcze dokładniej niż dotychczas. Dobrą okazją do tego były nie dające się uniknąć spotkania w towarzystwie.
Był to czas rzymskiego karnawału, pora publicznych szaleństw i prywatnych zabaw. Lord dostarczał sensacji swoim pojawieniem się tak na wielkich balach, jak i w ścisłych kręgach szanowanych rodzin. Kiedy ze zdradzieckim pragnieniem i sobie właściwą sztuką udawania zasadził się na niedoświadczoną córkę jednego z miejscowych notabli i próbował ją pozyskać fałszywą uprzejmością, poczuł, że nadszedł moment Obreya, aby przekreślić plany lorda zmierzające do moralnego zniszczenia dziewczęcia. Bacznie przyglądał się ostrożnym staraniom Rdwena i wzrastającemu zaufaniu 17-letniej signoriny, a kiedy udało się uwodzicielowi dzięki swej sztuce przekonywania uzyskać zgodę na potajemne spotkanie, odwiedził lorda w jego mieszkaniu. Rdwen przyznał się z nieukrywaną satysfakcją, że jego zamiarem było wykorzystać dziewczynę, a na pytanie, czy myśli o żenku z nią, wybuchnął głośnym śmiechem. Aubrey opuścił ze wstrętem obłudnego przyjaciela, aby pospieszyć do matki naiwnej dziewczyny i powiadomić ją o tym, co mogło się zdarzyć, a także poinformować bliżej na temat uwodziciela i wywołanych przez niego wcześniej skandalach. Położywszy kres haniebnemu procederowi swego dotychczasowego towarzysza podróży, nie zważając na groźbę zemsty z jego strony, młodzian postanowił całkowicie oddalić się i bez zwłoki ruszyć tropem pielęgnowanej w duszy tęsknoty. Opuścił Rzym i popłynął statkiem do Grecji. W czasie wędrówki przez półwysep, któregoś pięknego dnia przybył do Aten, miasta złotego wieku kultury starożytnej Grecji. Wynajął pokój u pewnego Greka, który zamieszkiwał w położonym u stóp Akropolu starym mieście, pochodzącym jeszcze z czasów tureckich. Pod wrażeniem słynnych budowli i zabytków starożytności, Aubrey zapomniał o rozczarowaniach, jakich dostarczyła mu niedawna przeszłość, i oddał się bez reszty przygodzie wśród historycznych miejsc, pełnych mitów i dzieł sztuki. Pod tym samym dachem, co i on, mieszkała córka gospodarza, dziewczyna o tak niezwykłej urodzie, że mogłaby pozować słynnym malarzom. Lekki krok Jante towarzyszył często Obreyowi w jego wyprawach, a jej pełna gracji postać przykuwała wzrok, zmierzający akurat odcyfrować ledwo widoczne litery z porośniętego pnączami kamienia lub rozmytej tablicy zapadającego się łuku. Wtedy jego antykwaryczne zainteresowania popadły w konflikt z uczuciem niewysłowionej pogody ducha spowodowanej obecnością młodej Greczynki, zwłaszcza gdy usiłował pozostałości dawnego świata zachować w rysunkach na przyszłe godziny. Dziewczyna stała przy nim, podziwiając jego pracę, i opisywała mu ludowe tańce swojej ojczyzny albo orszak weselny zapamiętany jeszcze z lat dziecięcych. Jej fantazja i wyobraźnia tkwiły głęboko w ludowych wierzeniach i sposobie życia jej rodaków. Opowiadała mu więc liczne podania i legendy tak sugestywnie, że poruszony do głębi przerywał zajęcie. Jedna z jej opowieści, w ogóle nierzadko mówiących o upiorach, dotyczyła wampira, który żył ponoć kiedyś w tej okolicy wśród krewnych i przyjaciół. Każdego roku zaś musiał odnowić swoje siły witalne krwią niewinnej dziewczyny. Gdy odmalowywała portret krwiopijcy i jego pożądliwość w stosunku do płci pięknej, ukazywało się przed oczyma Obreya oblicze jego dawnego towarzysza podróży. Obraz ten mroził mu krew w żyłach.
Mimo to próbował uświadomić dziewczynie, że historie te to tylko wydumane przesądy, które krążą wśród ludu w najróżniejszych wersjach. Jante wymieniła mu jednak nazwiska starych ludzi, którzy odkryli istnienie okrutnej istoty. Ich dzieci lub krewnych znajdowano nieżywych, z krwawymi znamionami upiora na martwym ciele. Mimo zapewnień Jante o prawdziwości tej opowieści, Aubrey nie wierzył. Prosiła więc, załamując ręce, aby nie naśmiewał się z tego, bowiem zauważono, że ci, którzy wątpili w istnienie wampirów, zmuszeni byli w końcu, w dramatycznych okolicznościach, uwierzyć w tę straszną prawdę. Tak przemijały dni i tygodnie, podczas których Jante i Aubrey zbliżali się coraz bardziej do siebie, a naturalny wdzięk i prostota greckiej dziewczyny wydawały się młodemu wytwornemu Anglikowi coraz bardziej zbliżone do ideału kobiety jego życia. Jante jednak nie uświadamiała sobie miłości kiełkującej w sercu młodzieńca, pod którego opieką odwiedzała tak wiele ze swych ulubionych miejsc. Pewnego dnia Aubrey zdecydował się na wyprawę do odległej okolicy, po której obiecywał sobie wiele archeologicznych odkryć. Kiedy jednak jego gospodarze usłyszeli nazwę miejsca, prosili go usilnie, aby wrócił przed zapadnięciem zmroku. Dopiero gdy mocno nastawał, odważyli się wyznać, że owa skalista, porośnięta lasem kraina od zamierzchłych czasów słynie jako miejsce spotkań upiornych wampirów, które tam właśnie o północy odprawiają swoje bluźniercze orgie. Aubrey powstrzymał się od ironicznych uwag cisnących mu się na język, aby nie urazić gospodarzy. Następnego ranka, jeszcze przed wschodem słońca, wyruszył konno w wielkim pośpiechu. Przybywszy na miejsce, zatracił się tak silnie w poszukiwaniach, że nie zauważył zapadającego zmierzchu. Nadciągała burza, dosiadł więc pośpiesznie konia, aby nadrobić stracony czas. Nawałnica rozpętała się na dobre. Wiatr dął, błyskało i grzmiało z taką siłą, że koń spłoszył się i w dzikim galopie pognał długimi susami ku zalesionym górskim zboczom. Zmierzch zastąpiła czarna jak smoła noc i po chwili niemożliwe było posuwanie się naprzód w gęstwinie leśnej. W świetle błysku Aubrey dostrzegł, że znajduje się nieopodal jaskini, której otwór ledwie odróżniał się od otoczenia. To, co zdarzyło się później, przeżył niczym gorączkowy sen. Wszedł do groty i znalazł w niej plecionki z sitowia i trzciny. Obudziła się w nim nadzieja, że napotka tu schronienie przed szalejącym żywiołem. Kiedy okrył się już matami, posłyszał nagle przeraźliwy kobiecy krzyk, a po nim skrzeczący śmiech mężczyzny. Przerażony wyważył przegradzającą korytarz przeszkodę i nagle znalazł się w całkowitych ciemnościach. Głośno wołał, wyciągając po omacku przed siebie ręce, i potykał się przy tym o wszelkiego rodzaju rupiecie. Nagle przeraźliwy śmiech powtórzył się, a Aubrey został powalony przez tajemniczą siłę na ziemię. Nieznany przeciwnik rzucił się na niego. Wtedy w mroku zabłysło światło pochodni. Poczuł, jak nacisk na jego piersi zelżał i usłyszał jeszcze tylko trzask łamanych gałęzi i śpieszne, oddalające się ciężkie kroki. Kiedy doszedł do siebie, znajdował się pod opieką leśnych robotników,
których niepogoda także zagnała w te okolice. Słysząc hałas, pospieszyli w jego kierunku. Aubrey powstał, a jego wzrok szukał kobiety, której krzyk jeszcze tak przeraźliwie dźwięczał mu w uszach. Jakże wielka przejęła go groza, kiedy rozpoznał na jednym z brudnych, przykrytych szmatami legowisk ukochaną postać Jantę, w ostatnich dniach tak mu drogiej. Nie wierzył własnym oczom, jednak przeraźliwe odkrycie przekonało go o realności pierwszego wrażenia. Policzki i usta dziewczyny były bezbarwne, ciało zaś zimne. Nagle robotnicy podnieśli krzyk, wskazując na krwawe ukąszenia na karku i odsłoniętych piersiach dziewczyny. Pomocy! Wampir! Wampir! Aubrey nie wiedział, co o tym myśleć. Zapadł ponownie w odrętwienie. Musiano więc także dla niego sporządzić nosze, takie same, jakie przygotowano już, aby przetransportować zwłoki dziewczyny. Jako jedyny dowód wypadku w tej morderczej nocy zabezpieczono nietypowy sztylet, na którego rękojeści znajdowała się bogato zdobiona figura żmii, wysadzana szmaragdami. Kiedy żałobny konwój dotarł do bram miasta, podążyli za nim aż do rodzinnego domu zmarłej w tak nienaturalny sposób dziewczyny, liczni mieszkańcy z sercami przepełnionymi smutkiem. Wszystkie zabiegi lekarskie nie zdołały nawet po wielu tygodniach wyrwać Aubreya z duchowego odrętwienia. Większość dnia spędzał pogrążony w całkowitej apatii, a nocą dręczyły go gwałtowne, gorączkowe majaki. Zarówno w jego dziennych marzeniach, jak i nocnych snach pojawiało się wciąż wyobrażenie demonicznego męskiego oblicza, które wydawało się być tak bardzo bliskie, a zarazem nieskończenie odległe. Budzące grozę połączenia niejasnych spostrzeżeń i domysłów, których znaczenia nie mógł pojąć, wyniszczało jego siły. W gorączce przeklinał sam siebie jako mordercę i żądnego krwi wampira. W dniu, w którym choroba Aubreya osiągnęła kryzys, zjawił się nieoczekiwanie lord Ruthven, żądając wstępu do domu żałoby. Prosił, aby zaprowadzono go do chorego, podając się za jego starego przyjaciela. Kiedy Aubrey ujrzał go, popadł w stan charakterystyczny dla cierpiących na tężec, z którego otrząsnął się dopiero po wielu dniach, ku zaskoczeniu swych gospodarzy pozornie wyleczony. Podczas choroby Aubreya lord opuszczał swoje stanowisko przy jego łożu tylko na kilka godzin snu. Ozdrowieniec przeświadczony był, iż jego wyleczenie kryje tajemnicę. Zdawało mu się, że postać dawnego towarzysza podróży, który nad nim się pochylał, tworzyła cień przekształcający się stopniowo w budzącą przerażenie maskę, zza tej maski zaś wyłaniała się twarz Ruthvena. Odzyskawszy całkowitą świadomość, Aubrey poczuł nieumotywowaną obcość wobec samego siebie i dopiero po pewnym czasie zauważył, że to nagłe i nie dające się wytłumaczyć pojawienie się przeklętego złoczyńcy wcale go nie irytowało. Lord bowiem objawił się w zupełnie nowej postaci. Był skromny i pełen współczucia. Starał się dawnemu towarzyszowi ulżyć w cierpieniu, odwracając jego uwagę od ponurych myśli. Wówczas okazało się, że stan zdrowia Aubreya spowodował wzruszenia, które nie pozwalały mu spoglądać realnie na świat. Cierpiał na urojenia i fantastyczne przywidzenia. Jego psychika wychodziła poza rzeczywisty byt. Przez pryzmat rozdwojonej świadomości widział Ruthvena dwojako. Raz takim, jakim się rzeczywiście wydawał, mianowicie jako przyjaciela i niosącego pomoc towarzysza,
innym zaś razem jako złudzenie, majak rozmywający się wśród szyderczego śmiechu. Uciekł więc w samotność, aby zapobiec przypadkowym spotkaniom z lordem. Wydawało mu się, że słyszy obok siebie lekki krok Jante. Często ukazywała mu się jej droga postać. Widział piękną, bladą twarzyczkę zaledwie na wyciągnięcie rąk, ale ogarniał go w takich momentach paniczny strach i pospiesznie powracał z wędrówek w zaświatach. Wreszcie zdecydował się opuścić okolicę związaną ze złymi wspomnieniami, lecz nie miał w sobie tyle sił, aby udzielić Rudvenowi kategorycznej odmowy, gdy ten zaofiarował się być mu przewodnikiem po historycznych i osobliwych miejscach Peloponezu, których Aubry jeszcze nie znał. Tak przemierzyli obaj kraj, wzdłuż i wszerz, lekceważąc ostrzeżenia tubylców, podróżowali konno z kilkoma towarzyszami, którzy byli dla nich bardziej przewodnikami, aniżeli obrońcami. Znajdowali się w skalistej okolicy na północy półwyspu, kiedy na jednej z nieuczęszczanych dróg ich mały pochód został otoczony przez zbójców. Doszło do krótkiej, ale ostrej wymiany ognia, w czasie której lord Rudven został śmiertelnie postrzelony w klatkę piersiową. Utarczka zakończyła się wzięciem do niewoli uczestników wyprawy. Warunkiem uwolnienia był wysoki okup. Aubry, który wybrał się w podróż z dużą ilością pieniędzy i skrzętnie ukrył je w bezpiecznym miejscu podczas ostatniego postoju, przystał na wszystkie warunki zbójców. Pozwolono mu, aż do powrotu posłańca, który miał przywieźć żądaną sumę, stworzyć rannemu przyjacielowi możliwie dogodne warunki w znajdującej się nieopodal skalnej grocie. Noce były teraz chłodne, powietrze ostre, a kryjówka nieprzyjemna. Siły lorda Rudvena kończyły się szybciej, niż można się było spodziewać. Już po 2 dniach był bliski śmierci, ale jego wygląd i zachowanie nie uległy zmianie. Zdawał się nie zważać ani na ból, ani na otoczenie. Tego wieczoru jednak był mocno niespokojny i bez przerwy śledził wzrokiem Aubrey'a. Niech pan mi pomoże, to leży w pana mocy, wyszeptał wreszcie. Aubry pochylił się nad nim, żeby móc zrozumieć każde z jego słów, które mimo usilnych starań lord mozolnie wydobywał z siebie, tak, że sens ich był niezrozumiały i zagadkowy. Czarna melancholia, nowa siła życia, bełkotał lord w dziwnej ekstazie. Potem rozpoczął zaklęcia przerywane straszliwie brzmiącym śmiechem. Aubry, posłuchaj. Mgła rozpłynie się, a księżyc wzejdzie w pełni. Wynieś mnie do jego jasnego światła z tej cuchnącej zgnizną jamy. Bywaj zdrów, ale nie na zawsze. Zniszczenie, moja zdobycz. Gość o północy, zrodzony z trupa, mroczna strona natury. Ciało umierającego dźwignęło się z posłania. Aubry, znieś rękę do przysięgi. Ślubuj na wszystko, co jest ci drogie, że w przeciągu 1 roku, z dokładnością co do dnia, nie piśniesz ani słowa o moim losie, a przede wszystkim przemilczysz moją śmierć. Cokolwiek by się zdarzyło i niech się tak stanie, przysięgnij. Aubry zachowywał się tak, jak gdyby był pod wpływem jakiejś demonicznej mocy. Zgodził się na wszystko, zaprzysiągł to, czego od niego żądano. Niczym dalekie echo słyszał własny głos.
Przysięgam. Po chwili lord Ruthven opadł na posłanie i zszedł ze świata wśród unoszącego się jak klątwa, głucho dźwięczącego diabelskiego śmiechu, którym chyba sam szatan posilił go w chwili śmierci. O'Breyowi wszystko wydawało się złym snem. Silne dreszcze przebiegały po jego ciele, a na czoło wystąpił zimny pot. Przeczuwał coś strasznego, coś, co trzymało go na uwięzi i czemu musiał się poddać. Jakiś złowrogi przymus opanował jego duszę. Wyniósł zwłoki lorda na zewnątrz i ułożył w miejscu, gdzie padał jasny blask księżyca. Potem wrócił do jaskini i własne ciężkie jak ołów członki złożył na słomianym posłaniu. Pogrążył się w podobnym do omdlenia śnie, niezdolny doprowadzić myśli do ładu. Kiedy następnego ranka przebudził się po ciężkiej nocy, nie odzyskał jeszcze pełnej świadomości. Jakaś siła ciągnęła go ku miejscu, gdzie zostawił ciało lorda. Dotarł na miejsce, ale było ono puste. I choć bardzo dokładnie szukał, nie znalazł wyjaśnienia zagadkowego zniknięcia ciała towarzysza. Skłoniło to O'Breya do przypuszczeń, że zabójcy usunęli je, aby nie pozostał żaden ślad ich zbrodniczego czynu. Nie miał co do tego wątpliwości. W końcu, po zapłaceniu okupu, opuścił miejsce, które przejmowało go strachem. Mając dość kraju, do którego przybył, z wielkimi planami, a gdzie zamiast oczekiwanych, wzniosłych przeżyć, kilkakrotnie doświadczył okropności losu, gdzie jego skłonne do depresji usposobienie wypalało się w urojeniach, nie mógł bowiem uwolnić się od zabobonnego strachu, zdecydował się na wyjazd. Wkrótce znalazł się w Smyrnie, podczas oczekiwania na statek, który miał go zabrać do Otranto lub Neapolu, zajęty był porządkowaniem spuścizny po Ruthvenie. Pomiędzy rzeczami lorda znajdowała się skrzynia zawierająca wszelkie rodzaje broni, wśród nich kilka ostrych noży i kindżałów. Jakże wielkie było jego przerażenie, kiedy ujrzał pochwę od sztyletu zdobioną tym samym wzorem co broń, która leżała w jaskini obok zamordowanej Jante. Owładnięty strachem wpatrywał się w leżący przed nim przedmiot, który zdawał się ucieleśniać niewytłumaczalne zagrożenie. O'Bry miał niejasne przeczucie, że jest narażony na niekończące się prześladowanie. Tylko z wysiłkiem otrząsnął się z ponurego nastroju bliskiego gniewowi i wściekłości. Miał wrażenie, jakby opętał go jakiś zły duch. Wobec trwałego zachwiania duchowej równowagi O'Bry zmuszony był najkrótszą drogą udać się w podróż powrotną do ojczyzny. Podążając za wewnętrznym głosem, dobiegającym spod myśli, postanowił zatrzymać się w Rzymie, aby zasięgnąć wieści o losie młodej damy, którą Ruthven w tak niegodziwy sposób chciał uwieść. To, czego się dowiedział, pogłębiło jeszcze jego wewnętrzną udrękę. Signorina jakby zapadła się pod ziemię. Wszystkie poszukiwania nie dały rezultatów. Jej rodzice żyli w skrajnej nędzy i przygnębieniu, pozbawieni wszystkiego, co posiadali. To umocniło podejrzenie O'Breya, że wszelkie powiązania z Ruthvenem prowadziły do zguby. On także został wciągnięty w ich otchłań. Zło, które tkwiło u podstaw jego przeżyć, sprawiło, że rodzicielski dom był dla młodzieńca ostatnim schronieniem. Zmusił więc woźnicę do największego pośpiechu, aż nieprzytomny ze zmęczenia przybył do Calais. Przychylny jego życzeniom wiatr od lądu przeniósł go szybko ku brzegom Anglii.
Powróciwszy do swoich bliskich, otoczony został czułą opieką i troską, której udzielała mu z powodu jego opłakanego cielesnego i duchowego stanu siostra, wyrosła pod nieobecność Obreya na młodą damę. Znalazł tu trochę spokoju i radości, tłumiącej moc przeszłości i ciągły strach przed przyszłym niebezpieczeństwem. Alicja Obrey należała do najświetniejszych zjawisk pośród płci, co przejawiało się nie tylko w jej pięknej postaci, ale także w szlachetnym charakterze. Gęste blond włosy okalały miękkimi falami czoło, a błyszczące oczy odzwierciedlały piękno duszy. Ruchy jej pełne były czarującego wdzięku. Ukoronowaniem tego szczęśliwego cudu natury był fakt, że posiadała jasny umysł, a jej dokładność i spostrzegawczość w zakresie zarządzania dobrami oceniano jako godne najwyższej uwagi. Głównie Alicji zawdzięczano harmonię domowego współżycia. Uświetniała każdą zabawę i towarzyskie spotkanie w rodzinnym kręgu. Alicja rozpoczynała właśnie 18 rok życia, kiedy jej brat powrócił z podróży i jak dotąd nie została jeszcze oficjalnie wprowadzona w wielki świat. Obrey spędził pierwszy tydzień w ojcowskiej siedzibie, całkowicie odsunięty od świata, w depresji i smutku, niedostępny dla przyjaciół i uciech życia. Jego skłonność do rozmyślań i melancholijnych nastrojów doprowadziła do zniechęcenia i lęków, które kradły mu sen. Niewyjaśniony strach przed przyszłością wywoływał w jego wyobraźni potworne obrazy, które wymykały się spod kontroli rozumu. Coraz bardziej opanowywało go uczucie, że stracił orientację w życiu. Ta niepewność pochodziła z wyobrażeń, które niegdyś istniały dla Obreya tylko jako przesądy. Jego niezdolny do podołania jakimkolwiek zadaniom umysł pogrążony był w mocy dawnych, strasznych przeżyć, które ciężko było wymazać z pamięci. Często zamykał się w swoim pokoju, gdzie mając pod ręką rozprawy i inne publikacje wypożyczone z naukowych bibliotek, studiował z zapałem zjawisko wampiryzmu i jego różnorodne formy. Temat ten, podsycany wspomnieniami, wywoływał u Obreya coraz bardziej niebezpieczne i okropne skojarzenia. W swoich poszukiwaniach natknął się na wiadomości, które sięgały dawnych wieków. Już w średniowiecznych kronikach wspominano o wysysających krew trupach. W XVIII wieku niesamowite zdarzenia spowodowały pokaźną ilość publikacji o upiorach. Znalazły się wśród nich także liczne medyczne i filozoficzne pisma, między innymi kompetentne rozprawy doktorskie poświęcone wyłącznie wampiryzmowi. W gazetach i luźnych drukach pojawiły się dotyczące tego zagadnienia urzędowe obwieszczenia. Niemożliwą do skrupulatnego przejrzenia powódź komentarzy wywoływał przypadek, który zdarzył się w zimie 1731 roku na 1732 i wzbudził duże zainteresowanie samego cesarza Karola VI. W czasie lipskich targów wielkanocnych 1733 roku można było kupić liczne, osobliwe druki traktujące o pojawieniu się upiorów, więc Obrey sprawił sobie kilka egzemplarzy. Lektura utwierdziła go w przekonaniu, że w badaniach nad wampiryzmem istniały dwa kierunki. Pierwszy problem widział w działaniu sił nieczystych. Drugi, racjonalny, starał się wszystkie tajemnicze wydarzenia wyjaśnić w sposób naturalny. Jednak jego własne niepokoje nie zostały przez to rozwiązane. Tak przeminęły wiosna i lato,
podczas których Aubrey nie zażywał jasnych, słonecznych promieni i nie uczestniczył w przyjemnościach płynących z życia na wsi. Właśnie rozpoczął się sezon bali. Zbliżający się uroczysty wieczór posłużył za pretekst, aby wprowadzić Alicję jako debiutantkę w świat towarzyskich spotkań. Aubrey, jako najbliższy krewny, miał zastąpić ojca dziewczyny i mimo choroby nie mógł się od tego obowiązku uwolnić. Wspaniale przygotowało rodzeństwo swój londyński dom na przyjęcie dostojnych gości. Uroczystość została otwarta z przepychem. Były obecne wysoko postawione osobistości, a damy tworzyły wprost swoimi sukniami i przepysznymi ozdobami wielobarwny świąteczny obrazek. Alicja, po raz pierwszy w życiu w stroju wieczorowym, szybko zatraciła swoje początkowe onieśmielenie. Towarzyszące jej spojrzenia pełne były podziwu, a czar młodzieńczej świeżości przyćmiewał zwykłą kobiecą elegancję. Aubrey trzymał się z dala od zgiełku. Jego myśli powracały do dnia, kiedy w tym samym miejscu zawarł brzemienną w skutkach znajomość z Ruthvenem. Zatopiony we wspomnieniach, poczuł nagle niepokój, jakby miało zdarzyć się coś zupełnie niepojętego. Jego wzrok padł na orszak tańczących, wśród których zdawał się być samotny i opuszczony. Naraz odkrył w korowodzie par twarz, na której widok ogarnęło go śmiertelne przerażenie. W okamgnieniu uległ obcej sile. Myślał, że ulega złudzeniu nadpobudliwych zmysłów. Jednak wątpliwości prysły, kiedy usłyszał zbyt dobrze znany, szepczący mu do ucha głos: pamiętaj o przysiędze. Nie miał odwagi obejrzeć się, bał się, że zobaczy zjawę. Ukradkiem zerknął przez ramię i spostrzegł wyraźnie twarz zmarłego przed niespełna rokiem na jego rękach lorda. Wpatrywał się w nią, aż nogi odmówiły mu posłuszeństwa. Potem uchwycił się ramienia stojącego w pobliżu przyjaciela i utorował sobie z jego pomocą drogę przez rozbawioną ciżbę. Wreszcie, wyprowadzony na powietrze, ruszył pędem ku swojemu powozowi i kazał pospiesznie zawieźć do domu. Przybity wpadł do swojego pokoju, usiadł w fotelu i podparł rękoma opadającą z powodu nagłych zawrotów i silnego bólu głowy. Lecz im bardziej rozmyślał o tym niepojętym zdarzeniu, tym bardziej bez wyjścia wydawała mu się jego sytuacja. Przysiągł na wszystko, co było mu święte, że przez okrągły rok nie zdradzi ani słowa o losie dawnego towarzysza podróży. Uczynił to pod groźbą najstraszliwszych udręk dla siebie i swoich najbliższych. Nigdy nie brał pod uwagę konsekwencji płynących z przysięgi, którą złożył na prośbę umierającego. Wszystkie przeżyte wówczas chwile nabrały podwójnego znaczenia. Jawiły się jako realne zdarzenie, a zarazem jako upiorny sen. Niewyjaśniony los rzymskiej signoriny, bogato zdobiona, pasująca do narzędzia mordu pochwa w bagażu Ruthvena, złożona przez Aubreya przysięga i zniknięcie zwłok lorda. Czy umarli mogą z martwych wstać? Momentami Aubrey sądził, że jego wyobraźnia ożywiła obraz, który tkwił głęboko ukryty w jego duszy. Poza nieszczęściem, jakie wywołałoby złamanie przysięgi, nie ulegało wątpliwości, że uznano by go ostatecznie za chorego fantastę, którego odbiegający od towarzyskich norm sposób życia i tak dostarczał wielu tematów do rozmów. Każdy, kto miał wstęp na wszelkie uroczystości tego sezonu, mógł się przekonać nie tylko o realnym istnieniu, lecz także o rycerskości lorda i jego szlachetnym charakterze. Złą aurę jego wcześniejszej sławy
szybko puszczono w zapomnienie. Równocześnie stosunki finansowe Ruthvena przedstawiały się teraz bardzo korzystnie, dzięki rzekomo otrzymanemu spadkowi. Podczas gdy Aubrey, dręczony złymi myślami, spędzał przeważnie czas samotnie w swoim pokoju, do którego udzielił wstępu tylko siostrze, odbywały się wśród londyńskiej szlachty liczne maskarady i bale. Z powodu niedomagania Aubreya, rodzeństwo rzadko brało udział w tego rodzaju zabawach. Kiedy jednak bliska krewna przysłała zaproszenie na bal kostiumowy i dała do zrozumienia, że wymyśliła dla Alicji szczególnie piękną rolę, nie można było odmówić. Aubrey zdecydował, że jego siostra weźmie w tej zabawie udział pod warunkiem, że znajdzie się pod opieką pewnej uprzejmej i czcigodnej damy, u której bywało tylko doborowe towarzystwo. Nie musiał żałować tej decyzji, gdyż gospodarze dowiedli swej towarzyskiej rangi poprzez wykwintne urządzenie balu i zapowiedź sprowadzenia muzyków. Tym razem Aubrey był bardziej rozluźniony niż zwykle przy takich okazjach. Chwilami zdawało się, że nastrój wesołości rozjaśniał jego poważne oblicze. Prowadził właśnie ożywioną rozmowę z kilkoma przyjaciółmi, kiedy zwróciło jego uwagę towarzystwo zgromadzone w sąsiednim pokoju wokół pewnego dżentelmena, którego opowiadanie głośno oklaskiwano. Aubrey zamierzał znaleźć sobie miejsce blisko siostry stojącej w pierwszym rzędzie przysłuchujących się i spośród wszystkich obecnych najgłośniej wyrażającej swoje uznanie. Kiedy zbliżył się do niej, zauważył, że znajduje się ona w osobliwym podnieceniu. Dopiero teraz jego wzrok padł na opowiadającego. Rozpoznał twarz, która napawała go tak wielkim obrzydzeniem. Chwycił siostrę za rękę i pośpiesznie pociągnął ją za sobą. Przy wyjściu zastąpiło mu drogę kilku służących, a kiedy próbował się przecisnąć tuż za sobą, usłyszał po raz drugi ten tak dobrze znany głos. Pamiętaj o przysiędze. I tym razem nie odważył się obrócić głowy w pośpiechu, wraz z siostrą opuścił to miejsce. Nagłe wyjście rodzeństwa wywołało sensację i dało nowy temat do plotek, że ze zdrowiem młodego Aubreya znów nie jest dobrze. Ponieważ nie dowierzano jego słowom, iż Ruthven jest okropnym potworem, przynoszącym nieszczęście wszystkim, z którymi obcuje, nad którym nawet śmierć utraciła władzę, młodzieniec ulegał stanom dzikiej wściekłości. To znów całkowitej apatii. Daremnie próbowała wpłynąć na niego kochająca siostra, aby wyjawił jej przyczynę pełnego lęku, chwiejnego i dla świata zagadkowego zachowania. Wydobył z siebie tylko kilka niemających ze sobą związku słów, a w jego oczach pokazały się łzy. Dramat doprowadził go do podobnego obłąkania zwątpienia. Nie mógł bowiem ani siłą, ani publicznym ogłoszeniem prawdy ustrzec otoczenia przed nadchodzącą zgubą. Zaczął wieść podwójne życie, które dało powód do najgorszych pomówień i przyniosło mu złą sławę. Aubrey uciekał przed samym sobą, uciekał przed ciszą własnego pokoju i osamotnieniem, które otaczało go w domu. Przebiegał ulicę wzdłuż i wszerz. W swojej chorej wyobraźni widział się prześladowanym przez widmo Ruthvena. Zaniedbywał też coraz bardziej swój wygląd zewnętrzny. Początkowo wracał jeszcze wieczorami do domu. Później układał się do snu tam, gdzie dopadło go zmęczenie. W poszarpanym ubraniu, zarośnięty, z wytrzeszczonymi, błyszczącymi jak w gorączce oczyma, sam wyglądał jak upiór. Dopełniało ten obraz mocno posunięte wychudzenie ciała. Alicja, która uważała za przyczynę jego beznadziejnego stanu jakieś wstrząsające duchowe przeżycie, jakiś szok, daremnie próbowała pomóc bratu.
Wszystko, co mogła zrobić, to nakazać niezawodnym i lojalnym sługom, aby towarzyszyli mu potajemnie w bezcelowych wędrówkach brata. Okazało się, że wszystkie przedsięwzięcia były bezskuteczne, ponieważ Aubrey nie chciał słuchać pocieszających słów, a też i podstępem nie można go było zmusić do uległości, bo wpadał w szał, kiedy próbowano zaprowadzić go do domu. Tak przemijały tygodnie pełne troski. Pozostawała nadzieja, że uda się uniknąć publicznego skandalu, jakim byłoby zamknięcie w zakładzie dla obłąkanych. Ten stracony już dla wszystkich zmienił nagle swoje zachowanie. W rzeczywistości obudziło się w nim poczucie winy, że nie może przyjaciół i znajomych ostrzec przed nieoczekiwanym zagrożeniem. Zaczął znów kontaktować się z ludźmi i starał się, aby uważano go za uleczonego z choroby. Jednak już przy pierwszej okazji, jaką było huczne przyjęcie w stolicy, z powodu swego niepohamowanego lęku i egzaltowanego zachowania, zwrócił na siebie w niekorzystny sposób uwagę publiczności. Czyhające, wypatrujące kogoś spojrzenia Aubreya były tak przenikliwe, wewnętrzne napięcie, tak odczuwalne, że odstępowano od niego mimo woli. W końcu jego siostra została zmuszona usunąć go z towarzystwa, które negatywnie na niego wpływało i wywoływało afektację wyrażającą się w napadach słabości, obfitych potach i uporczywych drgawkach. Bezradna Alicja wpadła na pomysł, aby zasięgnąć u dawnych opiekunów rady, w jaki sposób ochronić brata przed zniewagami i nieprzyjemnościami, które niósł każdy dzień jego wędrówek. Aby nie skompromitować się ostatecznie, co było nieuniknioną konsekwencją szaleństwa Aubreya, postanowiono, aby odtąd zamieszkał na stałe w domu lekarz, zapewniający pacjentowi opiekę dniem i nocą, i jeśli to tylko możliwe, na drodze dokładnych studiów tego rodzaju przypadłości powstrzymał posuwający się obłęd. Kiedy radzono nad tym, niepokój Aubreya stał się tak wielki, że musiano zamknąć go ponownie w pokoju i nie spuszczać z oka. Stosując tak ostre środki zaradcze, spodziewano się powstrzymać wpływ otoczenia, zmniejszyć napięcie i przywrócić do dawnego stanu psychę młodzieńca. Aubrey zdawał się nie dostrzegać tego wszystkiego, co z nim i wokół niego się działo. Zbyt pochłonięty budzącymi strach myślami, spędzał całe dnie w łóżku. Wreszcie pojawiły się stany utraty świadomości, a po nich połączone z konwulsjami majaki. Mimo ogromnego zmęczenia, cierpiący młodzieniec prowadził, w chwilach, gdy ataki ustępowały, dziwne monologi. Liczył dni, jakie pozostały do końca roku i niekiedy przy określonej liczbie, którą odliczał na palcach, kąciki jego ust unosiły się w lekkim uśmiechu. Potrafił siedzieć godzinami zamyślony, przekonany, że jest w stanie przewidzieć fakty dotyczące przyszłości. Było to tylko niejasne przeczucie, rodzaj wybiegającego naprzód przeświadczenia, którego mimo usilnych starań nie był początkowo w stanie sprecyzować i ogarnąć myślą. W końcu oczekiwał z tęsknotą chwil, gdy w sennych majakach mógł poszukiwać znaków, o których wiedział tylko tyle, że zostały zesłane przez los jako omen dla niego i jego bliskich. I rzeczywiście majaki nabierały kształtów tak dalece, że on sam nie wiedział już, czy to wszystko widział, czy też ktoś kiedyś opowiedział mu o podobnych wydarzeniach. Doszło do tego, że w tak tajemniczy sposób uzyskana łączność ze sprawami przyszłości dostarczyła mu budzących wewnętrzny niepokój wizji. Ukazała mu się siostra, będąca w zażyłej bliskości z lordem Ruthvenem. Wspierała się na jego ramieniu, a jej pełne czułości spojrzenie szukało wzroku lorda.
Mówił do niej coś uwodzicielskim głosem, podkreślał zgodność ich uczuć i myśli i zaznaczał, że jego życie, które dotychczas było ciężkie i pełne porażek, tylko dzięki niej odzyskało sens. Jego komplementy były diabelskimi sztuczkami. Oddawał cześć jej wdziękom w poetyckich słowach, wyrafinowanym, uniżonym tonem i zapewniał z udawanym wzruszeniem, że uważa cechy jej duszy za największą zaletę. Te i inne pochlebne słowa otwarły mu drogę do serca niedoświadczonego dziewczęcia. Rozkwitła w miłości do mężczyzny i przyrzekła mu, promienna ze szczęścia, że podda się z całego serca jego woli. Wymiana czułości i zapewnień o miłości powtarzała się wciąż w nowych kształtach, odpowiednio do okoliczności i miejsc. Tak było podczas bali i herbatek wiejskich, zabaw lub spacerów we dwoje. Alicja straciła wkrótce panowanie nad sobą, stała się niewolnikiem swojego wielbiciela. Chociaż były to tylko halucynacje, stały się one najdokuczliwszą plagą okaleczonego ducha Obreja. Wyobrażenia były tak uporczywe, że niespokojny i wściekły biegał po pokoju i na myśl o możliwości urzeczywistnienia się swoich wizji rwał włosy z głowy. Kiedy jednak czas, w którym obowiązywała złożona Rudwenowi przysięga, upływał bez szczególnych wydarzeń i pozostało przeczekać jedynie 5 dni, aby prysło diabelskie zaklęcie, pacjent odzyskał wiarę w uwolnienie od mąk i wydawało się, że zaczyna ponownie panować nad swoimi zmysłami. Był to powód do wspólnych odwiedzin chorego przez siostrę, opiekunów i lekarza. Zamierzano przygotować go na zbliżającą się rodzinną uroczystość. Oznajmiono Obrejowi, że Alicja podczas jego choroby związała się z pewnym mężczyzną i uzyskała zgodę opiekunów na ślub, który ze względu na stan zdrowia młodzieńca został odłożony. Lecz dalsza zwłoka nie była możliwa, ponieważ narzeczony już za kilka dni jedzie wypełnić misję poselską w Hiszpanii i zamierza zabrać Alicję już jako swoją żonę. Podano mu pochodzenie i nazwisko szczęśliwca, który czekał w sąsiednim pokoju na to, aby złożyć Obrejowi uszanowanie i swoje starania o siostrę móc jeszcze raz przedstawić w najgorętszych słowach. Alicja schwyciła brata za rękę, pocałowała go w oba policzki, a jasne łzy radości zalśniły w jej oczach. Obrej był w najwyższym stopniu zdumiony. Opamiętał się jednak szybko. Mówił do niej serdecznie, życząc wszystkiego najlepszego i przytulił ją czule do siebie. W tym momencie upadł na podłogę mały przedmiot, miniaturka, którą siostra nosiła na piersiach. Obrej podniósł ją i nagle stanął jak wryty. Kiedy odzyskał świadomość, wydał okropny krzyk, jak gdyby został boleśnie zraniony. Zdał sobie jasno sprawę, że nie ucieknie przed przeznaczeniem. Miniaturka, wykonana przez jednego z najlepszych artystów, przedstawiała przeklętego lorda Rudwena. Obrej poznał, że wszystkie wysiłki, aby stłamsić żywe w jego podświadomości wizje, były próżne. To przekonanie wprawiło go wskutek doznanego szoku w stan całkowitej apatii, która szybko przemieniła się w istny szał. Nigdy, nigdy! Krzyczał przerażającym głosem. Nigdy nie poślubisz tego człowieka! Rzucił portretem o ziemię i rozdeptał go z wściekłością. Jego zachowanie zdumiało zebranych, uważających wybuch za nawrót choroby. Obrej padł swej siostrze do stóp, prosił i zaklinał, aby zaczekała jeszcze tylko kilka dni, nim stanie na ślubnym kobiercu.
Alicję zaskoczyła niespodziewana reakcja brata, ponieważ sądziła, że wybierając na męża jego byłego towarzysza, zrobi mu nie tylko radosną niespodziankę, ale także wprowadzi harmonię i zgodę do rodzinnego domu. W chwili, kiedy Aubrey, owładnięty strachem, błagał siostrę, aby postąpiła według jego woli, otwarły się z hukiem drzwi i przestąpił próg lord Ruthven. Narzeczony siostry Aubrey'a z wyrazami najgłębszego żalu z powodu powracającej niedyspozycji, jak się wyraził, najbliższego na świecie dla Alicji człowieka, schwycił młodzieńca i przeniósł do nieopodal stojącego łoża. Aubrey usłyszał jeszcze wypowiedzianą z sykiem formułę przysięgi, potem stracił przytomność i pozostał przez kilka następnych dni w całkowitym omdleniu, mimo starań sprowadzonych z Londynu lekarzy. Alicja nie potrafiła pogodzić troski o brata z obowiązkami przyszłej małżonki. Jej cichy ślub z lordem Ruthvenem, któremu tymczasem przypadł tytuł starej rodzinnej linii Earl of Marzen, był skromny. Już następnego dnia wyjechali oboje. Aubrey, którego stan z dnia na dzień pogarszał się, raz jeszcze odzyskał przytomność. Wydawało się to istnym cudem. Dokładnie w tym samym dniu, w którym przed rokiem zmarł Ruthven, podniósł się w pełni sił z posłania, zażądał natychmiastowej rozmowy z opiekunami i kiedy dzwony wybiły północ, opowiedział o wszystkich zdarzeniach, jakie miały miejsce w związku z tajemniczym pojawieniem się Ruthvena. Nie omieszkał dodać, jak wielkie męki musiał znosić, kiedy otoczenie uważało go za obłąkanego. Z gasnącymi oczyma nawoływał opiekunów do pośpiechu, aby zaoszczędzić Alicji okrutnego losu młodej Greczynki. Wampir Ruthven był krwiopijcą i każdego roku żądał nowej ofiary, aby swoje już dawno oddane śmierci życie odnowić w żyjącej postaci. Mówiąc to, Aubrey padł martwy. Kiedy opiekunowie otrzymali niedoręczone, pośpiesznie przez nich wysłane pismo do Alicji z wiadomością o śmierci brata i zaleceniem nagłego powrotu, osobiście wyruszyli w drogę, aby ustalić losy nowożeńców. Lecz ich starania okazały się bezowocne. Zawiodły wszelkie możliwe środki, choć poszukiwania prowadzono bardzo długo. Nigdy nie trafiono już na żaden ślad istnienia lorda Ruthvena i jego żony.